Cześć, tu 8005 MacGyver, witajcie w Max Payne 3, kolejnym rozdziale. Właśnie zakończyliśmy podróż z wyspy, tak mi się wydaje, gdzie mieliśmy odbić Fabianę, ale oczywiście nam się nie udało. Piękne widoki. Niestety nie na przyszłość. I jak zwykle zaczynamy od kieliszeczka. Dobre, dobre, wiem, Maksiu, że dobre. Jak zwykle zaczynamy od kieliszka. Max jest troszkę podłamany. Kolejna misja nieudana. Znaczy, z mojej strony udana, tylko nieudana niestety ze strony Maxa. Cóż można rzec, raz wychodzi, raz nie wychodzi, niestety. Nie, Max, nie, ale następnym razem się na pewno uda. Co to będziemy teraz robić? Zaraz się okaże. Na pewno będzie coś ciekawego. Właściwie celem informacji oświadczam, iż jesteśmy w połowie gry. Właściwie to jest rozdział, kolejny rozdział jest połową gry. Tak więc... No, idzie nam to dość szybko i sprawnie. Oczywiście film, który zobaczycie na YouTubie, już będzie po wszystkich cięciach i tak dalej, i tak dalej. A będę miał ich na pewno multum, bo ja w trzeciej osobie szczelankach jestem cieniutki jak kartka papieru. No, ale nieważne. No, my też tak się nie rozbudzimy rano, nie? Teraz sobie przypominacie życie, ależ ten Max jest z życia wzięty. Coś fantastycznego. Lived in field, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go, come on. Tak szefu chce się widzieć, no to trzeba zasuwać do szefa. Tu browar na telewizorku, tam gdzieś browar na szafeczce, jeszcze jeden browar na półeczce. Same browary. Ale chawira. Paniusia, Palant i Pijak. Tak się nazywa kolejny rozdział. Bom dia. Mi też dobrze, a co? Ele se está aí? O que que senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, não? Tudo bem. Tudo bem. You fucking pair of clowns. I'm sorry. We risked our lives several times over trying to save. I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town, a lot. This is ciągając kreskę koki długą na 2 kilometry. Miami or Geneva. Komuś się coś nie spodobało. In Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Señor Branco. Listen, we will catch them. O, niebieski. Stał tam wcześniej? Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. Now this is different. Ja słabe serduszko. This is the Emperor. She's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. Tak, na pewno będziemy mieć dużo szczęścia. Z moją ręką na myszce. Tam też alkohol, to jest wszędzie alkohol. Jakież te gry są deprawujące. Wszędzie pokazują alkohol. To straszne. Jak można pić alkohol samemu? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker, senor, let us give you a ride. Bom. Até logo, senor Branco. And may I say. Ale fajnie ręce złożył. Ćwiczył szkołę handlu. I não esses amadores pés de chinelo. On coś tu pierdzieli, żeby zostawić to profesjonalistom, czyli takim niebieskim jak on. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. Bywa. I mean, I talk to the only see money. Now my wife. I'm not naive.
Nie, na pewno cię kocha za wygląd. Na pewno cię kocha za wygląd. Chłopie. Mimo z tego, że żadna cię nie kocha. Znaczy, kobiety w ogóle nie kochają. Kobiety w ogóle tylko patrzą na kasę. Na kasę, kasę i kasę. Tak, tak. Wszyscy byśmy chcieli być tacy. Com licença. Tenho uma ligação pro senhor, um policial chamado senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Da Silva. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. Co está acontecendo? Meu Deus! Ah, pokazali się nagle. Dobre. Ninja. Senhor, temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that. Got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. Świetnie. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple million dollars, and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Dobry jest. That was some useless junk and a bit of false confidence. Okay. Let's go. Let's go. Pewnie. Ja i programista wystrzelamy wszystkich. Ja będę strzelał, on będzie rzucał dyskietkami. Ha, ha, ha! Jeśli ktokolwiek wie jeszcze, co to jest dyskietka. FDD inaczej. Wiecie, co to dyskietka? Jeśli wiecie, co to dyskietka, napiszcie mi w komentarzu pod filmem. Jedziemy! Wow. Wow, ja coś nie mogłem tu trafić w niego. Czemu on cały czas żyje? No nie w tą stronę, Maxiu, ale dobra. Goddammit, no. Wow, nieźle mnie tu przeorali. Jeszcze jeden gdzieś jest? Pewnie jeszcze jeden gdzieś tu przeżył. Tak. Jeszcze jeden gdzieś tu żyje, bo... No goddammit! No. Jeszcze jeden gdzieś żyje? No co jest? Dalej nie mogę zbadać tego czegoś tam. Jakby już wszyscy nie żyli, to bym mógł to zbadać. A ja nie jestem w stanie. Cholera. No to gdzie jest jeszcze jeden? Jest. Bardzo ładnie. Ło, przestrzeliłem mu dwie nogi. Ty, geeku komputerowy. Need to get you to the server room. Let's go. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Weź dupę ze sobą, no co ty, nie zostawię jej. Głupiś?
Nie żygaj. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. It wasn't a fantastically comforting thought. Teraz będę mógł to zbadać. I didn't have time to thumb through the old phrase book Portuguese, but it looked like Victor was asking for campaign contributions. Rodrigo held the family purse strings, and by the looks of it, he held them pretty tight. They'd been keeping an eye on Fabiana from afar. Shame they'd been more interested in supposed infidelities than thugs sizing her up for a snatch. Okay. Takie rzeczy, wiecie, warto sprawdzać, bo to second son written all over it, half the size of Rodrigo's and a tenth as fancy. Marcelo's must have been a box in the basement. Takie rzeczy warto sprawdzać, bo naprawdę możemy się dowiedzieć jakichś ciekawych spraw. To jest raz. Dwa. Nieraz są jakieś apteczki gdzieś tu pochowane, czy te takie, wiecie, te, o właśnie, o tym mówię, te takie złote elementy do tego wszystkiego. Tak naprawdę nie wiem, po co ja to zbieram, ale jeśli to jest, no to myślę, że warto to zebrać, no. Może coś w przyszłości dostanę, jakiś złoty karabin, który ma dwa razy większą moc, czy coś, nie wiem. No nie wiem. Tak uważam, że po prostu powinienem. Okej. Okay. Tu coś jest? Wow, stół rozbiłem. This code should get us into the boardroom. Okay. Tak, wchodź pierwszy. Security system is keeping the right people out. Oh shit! Pięknie. Jezus, wygląda jak z Resident Evil coś, co z każdej dziury mu coś wyłazi. Fuj. No ale zaraz, no ale ja muszę tam przejść, ja tam widziałem ten. O właśnie, tu. Dyk, tabletka. Coś mi się tu pokazało. It was a lot shinier than a favela, and rent would be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Wskazówki, wskazówki! Wskazówki to są dobre rzeczy. Zamknij się! Ja muszę tu jeszcze pozbierać różne rzeczy. Jeszcze sobie widok luknę. No, normalka jakaś taka. Dobra, idziemy dalej. Świetnie, i tam jest 10. Wszyscy uzbrojeni po zęby, kurde. Przydałby się po prostu karabin. Po prostu karabin. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Crotcha Prado, the black badge. Right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? Jeden, dwa... Silêncio! Teraz zginę. Teraz zginę. I knew it. Wow. Pięknie. Wow.
tam jest jeszcze jeden. Aha, bo mi brakło ten. Bardzo ładnie. No suki nie. Co to jest zombie? Widzieliście to? To wyglądał jak zombie. Can we just spend a few more minutes? Make sure they're all gone. Come on, don't worry. I got your back. Poor kid was scared shitless. But I thought we'd seen the worst of it. Okay. Jak zombie. Bez kitu, goście wyglądają jak zombie. To było, to było masakryczne. Fact was, I'd gotten used to protecting Bronco in the big bad world. We hadn't anticipated a siege situation here. Hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. No, ninja, mówiłem. Something told me these guys didn't have security clearance. Wow, 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 goddammit, biegnij! Gdzież on jest? No? Tam jest. Wow. Cholera. Jeszcze przeżył? No, chodź tu. Zamknij się. Nie widzisz, że tatuś jest trochę zajęty? Cymbale. Thank you.
Zombie, no po prostu zombie, bez kitu. Ja ich uwalam, a oni wstają cały czas. Dobra. Zbadajmy wskazówki, pozbierajmy broń. Może jakieś apteczki gdzieś. Bardzo przydatne w tym momencie by były. O kurde, podeszłem do niego, niedobrze. Świetnie, reboot system. Dawaj, dawaj. Security system was back online. Super. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like reaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down in your No, ale nie dobrze, no bo tam była apteczka w tym. Drunk. Cholera. Office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. No niedobrze, ten tu zamknął, a tam apteczkę miałem, no. Cholera. Zaraz lipa, ani apteczki, ani niczego. Kurde. Co on taki dziwny ten ekran jest? O, jest jakiś kawałek. Max! Your guys working on the security system now, sir. It just came on. Okay, good, then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize Świetnie. They can't get no, you, hello. They should back off. Max, try not to completely destroy the place. No postaramy się. Let's just concentrate on staying alive. No właśnie. Tam nie pierdziel, nie pierdziel. Budynek odbudujesz. There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the building. For what that was worth. Jest. Kawałek czegoś. No zaraz, ale ja... O, właśnie, karabin. Użyjemy apteczki. Co, tędy? Nie tędy? O! Co to mamy? Graduation shots of Rodrigo, Victor and Marcelo. Świetnie. Educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. A tu co jest? One of the perks of working for Fabricas Branco. O, fajnie, apteczka była w kiblu. Super. Dobra, jedziemy dalej. Pewnie będzie kolejnych 30. O, biedaczka. Poor girl was dead. Taka ładna Shot była. Through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Osamotnione sekretarki. O, szlak by to trafił. No to jebiemy po nich, tak? No. No. Wow. No goddammit.
bicycle did. Pięknie. Ha, go wywróciło. Myślałem, że będzie kolejny zombie. The fuck, co to jest? Wow, ten koleś mnie rozpieprzy. No. Mogę wstać? Wow, jak tu sucho. No. Okej. Ten to był, to była jakaś porażka, to była jakaś masakra. Jest. Pięknie. Nie wiem, a to było. Like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Ale to było straszne, ten koleś, co mi tu wyskoczył z tego samochodu, to była jakaś masakra po prostu. Dobra, pozbierałem już wszystkie chyba. Przeładujemy, bo mi tylko jednego naboju brakuje w magazynku. Patrzcie na to, jak ją rozjechało. Jeszcze mi jej w dupę. Nie, to jest straszne. Mam cały, proszę was bardzo. Idziemy do windy. Pewnie jak wysiądziemy z windy, będzie kolejnych 20. I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cave. Stripteaserka byłaby dobra. Senor Branco, I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad, the little luxury runaround that kept the rich looking down. Stamtąd tam ci dwaj pajace polecieli teoretycznie do domu. Ciekawe, czy polecieli w komplecie. Tylko kodem można wejść. Rodrigo. 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 O, szlak by to trafił. Pozamiatane. Niestety pozamiatane. Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. Cholera. I couldn't get playback on the cameras and it looked like the disc was missing. Kolejna ofiara. I was trying to keep things low key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Dywersja. Chłopie, dywersja. Jak nic. Fabiana. Even if the man who employed me was dead, niemożliwe. Still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good. A, rozbiłeś fotkę. Picking the photo from the broken fragments. Something called. O szlak. O szlak. O, o kurde. To zawsze tak wygląda. Okej, dzięki za oglądanie tego rozdziału.
Myślę, że był całkiem fajny. Skończył się dość szybko. Właściwie jeszcze się nie skończył, bo jeszcze trzeba stąd wyjść, ale... Ale zaraz się skończy. Tak mi się wydaje. Ja się nawet obrócić nie mogę. Tędy? Tędy chyba. O, mogę teraz się obracać. Rozpieprzył jednak ten budynek drobnym. Znaczy bomba, no ale okej. O, szlak. Takiego czegoś prostego nie zaliczyłem? No to fail po całości. Gibaj. No, gibaj. Dobra, znamy to. Idziemy dalej. Tu, do góry, do góry. Do góry, do góry. Wyłaź. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its ruszaj. Zasuwaj, Max, zasuwaj. Wstawaj. Idziemy dalej. Idziemy. Shit. If I survive this, it'd be a victory for gross incompetence. Idziemy. Wow. The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Idziemy dalej. Boom. Świetnie. Idziemy. Tu się ukryjemy. Gdzie ten drugi? Go, Max, move. No, strzelaj. O, w mordę. No, walżesz po nim. Dobra, już nie żyją. Idziemy. Dziwnie wyglądała ta walka, no ale dobra, idziemy. No. Właściwie tak. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million dollar deals. Straszny jest ten level. Pomimo tego, że tak naprawdę jest tylko paru do wystrzelania, to jest masakra. Jest! Wszyscy na tym etapie. Spieprzamy. No come on! Puśnij szafkę. No. No! Pchaj! Jest! Idziemy dalej. W tą stronę pewnie. Noż, kurde! Ale niewdzięczne. Ale ta gra jest niewdzięczna. O nie. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. Cholera, przejdę ten w ogóle? Me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. No dobra, zasuwaj, nie ma na co czekać. Idziemy. No! Ale to trzeba mieć pecha bez kitu.
Ale to po prostu trzeba mieć pecha. Maxie, masz po prostu pecha. Sorry, Winnetu. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. O, dobra, 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 idziemy do niego. No, dawaj go. Ciśnij go. Why? Neo, why? Ciśnij go. Why did you come to kill Rodrigo Bronco? Came to kill you. Oh. Because of what you did to us. Oh, to nowo. There's so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? O, to jest dobre pytanie. Fabiana Bronco, where is she? La Comando Sombra got her. Up the hill. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Okej, chyba się pożegnałem wcześniej za szybko. Jak mówię, wiadomo, idę w ciemno, także tak naprawdę nie wiem, gdzie jest koniec, ale tym razem jest na pewno, także dzięki za oglądanie tego rozdziału i do zobaczenia w kolejnym rozdziale Max Payne 3. Dzięks. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Facing in the right direction.